sercem do ciebie mówię, milczący. Zaniosłem siebie tam, gdzie ład w chaosie. Kosmos osobisty otworzę w sobie. Udźwignę wreszcie krętą drogę, która przede mną prowadzi ku tobie. Ostatni raz spróbuję nie pogubić się w marzeniach. Odległość w nanometrach i w parsekach zmierzę. Kwantami energii, stopami okutymi w buty. Byleby bliżej do ciebie. Daj siłę, kochany, bym nie utknął w progach statystyk, w czyichś cudzysłowach, w mottach, w zdaniach markowanych, w powierzchownościach, w przestrzeni euklidesowej. By mnie ominęła metoda kopiuj wklej, którąś tak umiłował. Bym nie żałował, że zaufałem. Bym nie przejechał się o galaktykę dalej. O kolejny wszechświat, o następne życie, o bruzdę, o zakręt dalej w mózgu umiłowanym, z którym prowadzę nierozumny dialog. O tajemnicę umysłu, o zakazane, o tabu. Mam skowyczeć? Mam wymieniać jeszcze? Rozwiążę więc sznurowadła, rozepnę guziki koszuli flanelowej. Nad rzeką Poznania zrzucę ubranie, nagi przed tobą i sobą stanę. Jestem. Jestem gotów. Mów, odezwie się choć raz. Co uczynić mam więcej? Gdzie moja dusza? Dlaczego boli serce? Dzień dobry, witajcie w 14 dniu mojej wędrówki głównym szlakiem Beskidzkim. 5:20 rano, Chyrowa. Odcinek ten dedykuję wszystkim teistom, wierzącym nadprzyrodzoną siłę, transcendencję czy w osobowego Boga. Odcinek ten dedykuję wszystkim ateistom, którzy absolutnie twierdzą, że nie ma osobowego Boga, ani żadnej siły sprawczej, a wszystko to, co się dzieje, to przypadek. Przypadek we wszechświecie, w którym zaistnieliśmy. Odcinek ten dedykuję wszystkim agnostykom, poszukującym, zadającym pytania, dociekającym, jak to właściwie jest? Czy istnieje coś osobowego, co nas stworzyło? Ktoś wobec tego, ktoś. Choćbyśmy zadawali milion podobnych pytań, te leibnizowskie powiedzenie, dlaczego istnieje zapytanie, dlaczego istnieje raczej coś niż nic, zawsze pozostaje aktualne i zawsze będziemy pytać o to. Osobiście twierdzę, że wszystko to przypadek. Co prawda, jak się matematycznie to rozgryzie, posłucha tych liczb, tego prawdopodobieństwa, to nijak to się kupy nie trzyma. Ale z drugiej strony, o czymże jest matematyka? Wynaleziona czy odkryta? Skoro istnieje, jest bytem samoistnym, który komponuje ten wszechświat, no to ktoś ją musiał ułożyć. A skoro jest tylko wynaleziona, odkryta przez Homo sapiens i wszystko pod to się układa, no to
może sobie być. I co z tego? Koniec porannego filozofowania. Może jeszcze coś z rana. Narodziny buddysty. Udało mi się trafić w to kółko. Na oceanie ziemskim ogromnym urodziłem się człowiekiem. Maleńkim, bezdomnym. I teraz siedzę ze skrzyżowanymi nogami, bolą jak cholera, wsłuchując się w mistrza Zen. Mowę mi odbiera. Ale siedzę tu, ćwiczę się w medytacji. No bo właśnie w te kółko trafiłem raz na 100 lat. Zachwycam się. Jaki cudny ten świat. Ale nakazują mi o tym nie myśleć. Pierdolić wszystko. Być w tu i teraz. Przedmyśleć. I tym oto radosnym akcentem kończę odcinek pierwszy 14 dnia wędrowania mojego po głównym szlaku beskidzkim. Budda z wami! Hej! O, jeszcze wam pokażę tutaj. Na marginesie dziś niedziela jest. Zakładam Antoniego i ruszam przed siebie. Dziś kierunek Rymanów-Zdrój.
Cześć w drugim wejściu. Witajcie. Czas wam dobry, jestem w Iwoniczu-Zdrój. Godzina 11:45. Za mną z tyłu jest pijalnia. Ciche, fajne zdrowisko. Dzisiaj niedziela. Ludzie spacerują, piją kawę, jedzą lody. Patrzcie, jakie ładne za mną. Świetne, nie? Drzewa. Także dzisiejsza trasa idealna. Poza może wejściem na... W zasadzie zejściem z pustelni Jana Dukli. Tam mnie dwa koziołki wystraszyły. To znaczy ja je wystraszyłem, one sobie pobiegły, zaczęły potem poszczekiwać na mnie. Potem, no i tam było błotnisto, jak się schodziło z pustelni Jana z Dukli. Natomiast na Cyrgową wejście spokojne, przereklamowane. Akurat nie padało, to tak ślisko nie było. Natomiast w dół, no rzeczywiście strumizna duża, ale ja jestem przygotowany, kijki mam, kijki dają radę, ja daję radę i idzie się. Pogoda jest też fajna na wędrówkę, ponieważ nie jest gorąco, nie pada deszcz, chociaż jak zwykle w tym Beskidzie, na tych wszystkich szczytach tam leśnych, na Cyrgowej, wiało strasznie. Nie tak jak wczoraj, bo wczoraj to zastał mi jeszcze deszcz, oprócz tego, jak schodziłem do kątów. Wiało i deszcz. Jak wychodziłem, to już nie, też padało. I strasznie, strasznie wiało. Chciała mi porwać pokrowiec na Antoniego, ale nie daliśmy się. W końcu zdjąłem to, bo już przestało padać i schowałem go. To takie szczegóły, tylko techniczne. Jak zauważyliście, nagrywam w różnych miejscach i okolicznościach. Głównie wolę tam, gdzie jest, nie ma ludzi, gdzie jest przyroda, gdzie słychać śpiew ptaków i ewentualnie to, co ma chcę powiedzieć, bo jednak nie jestem dobrym mówcą i wszystko to mnie rozprasza. Ale wszystkiego można się nauczyć. Tako i ja czynię. Nie należy się zrażać, jeśli coś nam nie wyjdzie. Jeśli popełnimy lapsus językowy, liczę na wasze wybaczenie, wyrozumiałość. Nie jest wcale łatwo ustawić kamerę i mówić sensem cokolwiek komuś. To się tak tylko wydaje, jak się ogląda. W mowie potocznej jest to trudne, tak żeby nas zrozumiano. Ja w ogóle twierdzę, że ludzie nie słuchają. To jest moje spostrzeżenie już jakieś 25 lat i to się pogłębia. Ludzie nie słuchają. Ludzie zadają pytanie, po czym albo sami sobie na nie odpowiadają, albo lecą swoją dróżką, ścieżką gdzieś tam, bok, nie słuchając nas absolutnie. Jeśli jedno zdanie wysłuchają, dwa, to jest sukces. Przy trzecim, czwartym nas zazwyczaj błądzą, dopowiadają sobie coś, a potem z tej rozmowy wynika zupełnie co innego. Mam takie przykłady nawet z tej drogi. Przez telefon to już w ogóle nie słuchają. Potem wmawiają tobie coś, czego ty nie powiedziałeś. No, ale że ja już jestem przyzwyczajony. Praca z pacjentami czy z ludźmi w ogóle nauczyła mnie tego pokory, że trzeba być cierpliwym. Bo ludzie nie słuchają. Uwaga, uwaga, ja też kwalifikuję się do gatunku ludzkiego. Dlatego też mi się zdarza, że pewnie czegoś nie usłyszę, nie dosłyszę, nie dopowiem,
Znaczy, nie zrozumiem, ale staram się tego unikać. Ponieważ uważam, że rozmowa między dwojgiem ludzi ma sens. Dobrze. To koniec tego wejścia. Teraz będę zmierzał do Rymanowa. Spokojnie. I dzisiaj pęknie 29 km z haczykiem. Tak więc jestem ukontentowany. Trochę się chmurzy. Także jak znowu coś pochwaliłem dzień, to za chwilę zacznie się coś nie tak. Jak ostatnio powiedziałem, że się fajnie idzie, dosłownie wyłączyłem kamerę, poszedłem i okazało się, że za jakieś 200 metrów, nawet niecałe, błoto, strumizna i dobry nastrój prysu. Dobrze, to by było na tyle. Popatrzcie jeszcze tam. Rabaty, widać rabaty i widać w tle. Przejeżdżałem przez Iwonicz Zdrój kiedyś samochodem, tak w Bieszczady jechałem, przez Rymanów też, przez Iwonicz dlatego, że pomyliłem drogę. I wtedy powiedziałem sobie, a będzie czas, żeby cię odwiedzić z drugiej strony. No i dzisiaj z Lubatowa przyszedłem. Lubatów też ładna miejscowość. I to wiekowa. 650 lat minęło w 2016 roku. Pogratulować. Co prawda mieszkałem w starszej i mieszkam w starszej. W kilku miejscowościach mieszkałem, to już wspominałem. Tak. Wiersz będzie jakiś w następnej odsłonie. Może dzisiaj, może jutro. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego dla Was. Pa!